jesteśmy w kościele biskupa Efezu. I na pewno ten kościół stał, wiemy o tym, przed połową V wieku, nawet wcześniej, 431. Co więcej, wiemy, jakie miał wezwanie. Miał wezwanie Maryi, Matki Boga. I to jest jeden z powodów, dla którego zwołano tutaj sobór w momencie, kiedy taki człowiek o imieniem Nestoriusz, który był patriarchą Konstantynopola, zaczął się bardzo intensywnie zastanawiać nad tym właśnie, czy Maryi taki tytuł przysługuje. Christo Theotokos, Theotokos, czyli Matka Boga. Był skłonny twierdzić, że już lepiej byłoby mówić o Maryi Christotokos. Także urodziła Chrystusa, ale miał wielki kłopot z tą frazą, że Maryja zrodziła Boga. No to bardzo pozornie brzmi poważnie, tak, do refleksji. Tylko że tu tak naprawdę nie chodzi o Maryję, tylko chodzi o to, kim jest Chrystus. No i dlatego, bo jeśli przyjmiemy wątpliwości co do tego stwierdzenia, że Maryja jest Matką Boga, to równie dobrze nie możecie już śpiewać od tej pory kolędy Bóg się rodzi. No bo jak miałby się urodzić? Albo nie możecie mówić, że Bóg umarł na krzyżu, bo Bóg nie umiera. Więc problem dotyczy Chrystusa. Kim jest Jezus Chrystus? I więc odpowiedź, która musi paść, jest taka, że Jezus Chrystus jest jednocześnie i Bogiem, i człowiekiem. Łączy te dwie natury w sobie i łączy je w jednej osobie. I dlatego, że łączy te dwie natury w jednej osobie, to takie bardzo ładne teologiczne określenie, zachodzi przy osobie Jezusa Chrystusa współorzekanie przymiotów. Czyli na przykład, że możemy właśnie mówić, Bóg się rodzi, albo mówimy, że Jezus Chrystus, Bóg się uczył. Bóg się uczył. No jak? Bóg wszystko wie przecież, nie? Więc współorzekanie przymiotów. Bóg cierpiał, Bóg umarł, a Maryja Matką Boga. Więc tu się zebrał sobór i tu ogłosił ten dogmat. Jak to zwykle bywa, nie od razu się wszyscy poddali. 431 to jest trzeci sobór w dziejach Kościoła, sobór efeski. Jesteśmy w tym kościele, w którym to się odbywało. Mówię, paradoks polegał na tym, że dyskutowali nad tytułem Matki Boga, a ten kościół był pod takim wezwaniem. Na zachodzie jeszcze nie było wtedy żadnego kościoła pod tym tytułem. Pierwszy kościół, jaki powstał zaraz po soborze efeskim, to był kościół Matki Bożej Większej w Rzymie, Santa Maria Maggiore. To jest kościół właśnie maryjny, pierwszy fundowany na zachodzie po soborze efeskim. Debata się nie skończyła, ponieważ zaraz po tym soborze pojawił się człowiek, o którym mówiono, że był bardzo pobożny, ale głowy to nie miał. Ale niestety był mnichem. Miał na imię Eutyches. Mnisi stanowili wtedy ogromną siłę. My dzisiaj w ogóle nie rozumiemy, jak wyglądały klasztory starożytne. One sobie liczyły po 5-6 tysięcy mnichów. I to były takie chłopy właśnie, jakich wspomniał pan Jacek przed chwilą przy okazji okrzyków o wielkiej Artemidzie Efeskiej, czy nie pan Jacek, o tym, że przez 2 godziny można krzyczeć Legia Pany albo coś w tym stylu. To znaczy, mnichom jak brakowało argumentów, to ostatecznie zawsze sięgali po argument kija. A jak przyszło takich mnichów 5-6 tysięcy, to kilku biskupów nie mogło z nimi znaleźć wspólnego języka. Tak? Ten Eutyches był bardzo pobożny, popularny i on mówił tak, w Jezusie Chrystusie są rzeczywiście dwie natury, jest Bóg i człowiek, ale to człowieczeństwo się kompletnie rozpłynęło w bóstwie. Znaczy, tak się ze sobą te dwie natury spotkały, jak kropla wody puszczona do morza. Kropla wody to jest człowieczeństwo i ono się totalnie rozpuściło w tym, co boskie. Więc nie ma dwóch natur, tylko jest właściwie taka jedna natura bosko-ludzka z ludzką zredukowaną do zera. Tak naprawdę to jest redukcja
rozumienia Chrystusa czy osoby Chrystusa do jednej natury. Stąd nazwa tego poglądu monofizytyzm. Mia physis znaczy jedna natura. Nie? No, on miał poparcie między innymi poważnego biskupa Konstantynopola, który się nazywał Dioskur. I Dioskur zwołał sobór do Efezu w roku 449. Stała się wtedy rzecz zupełnie niesłychana, bo papież napisał list do biskupa, który miał na imię Flawian i trzymał się ortodoksji tej po soborze w Efezie. Papież Leon Wielki napisał list do Flawiana. Tego nie było przy poprzednich soborach, żeby papież napisał własną wykładnię nauki. No i wyobraźcie sobie, że jak ci wysłannicy papieża przyjechali tu na sobór, to Dioskur nawet nie pozwolił im odczytać tego listu, a legatów papieskich wsadził do więzienia. Dlatego ten sobór, mówiłem wam, nazywał się soborem zbójeckim. Dopiero 2 lata później odbył się sobór, który był już pod auspicjami papieża i z jego przewodnictwem, sobór w Chalcedonie 451, i tam na tym soborze w Chalcedonie przyjęto ostatecznie dogmat przeciwko monofizytyzmowi, mówiąc o tym, że właśnie, że w Jezusie Chrystusie są dwie natury w jednej osobie, ale te dwie natury są razem, są nierozłączne, ale są niezmieszane. I są niezmienne, to znaczy takie 4 określenia, jak się te dwie natury w osobie Jezusa Chrystusa mają. Że są razem, że są nierozdzielne, że są niezmieszane i że są niezmienne. Najważniejsze są te 2 określenia ostatnie. Są niezmieszane, czyli właśnie nie ma tak, że jest jakiś człeko-Bóg czy Bogo-człek. I niezmienne, to znaczy to, że natura boska jest złączona z ludzką, nie czyni tej boskiej natury mniej boską. Tak? Ona nie jest przez to gorsza. I tak samo to, że ludzka jest zjednoczona z boską, nie oznacza, że się robi jakaś ponadludzka. Czyli na przykład, Pan Jezus, mając tę taką jakąś ponadludzką naturę, mógłby na przykład wszystko umieć, zanim się urodził. Nie? To znaczy, tak, przyszedł na świat i już wiedział, że ma 2 natury, boską i ludzką, w jednej osobie. I był taki zdumiony, że oni będą 5 wieków czekać, żeby to zdefiniować. Więc sobór w Chalcedonie poprawiał ten zbójecki sobór efeski, jaki się tutaj dział. No, ale jesteśmy w kościele soborowym. To jest bardzo piękne doświadczenie. I to, że to był kościół biskupi, to tam na końcu, jak pójdziecie, na prawo jest, moim zdaniem, jedno z najpiękniejszych baptysteriów, jakie są zachowane ze starożytności. No, bo to jest prawo biskupa. Chrzcić. Więc baptysteria były tam, gdzie były kościoły biskupie. Więc to był biskupi kościół efeski.